Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, słuchajcie, pytanko. Czy gry skłaniają was do przemocy? Powiem tak, jeżeli chodzi o media, oczywiście jest to przedstawiane właśnie w ten sposób, czyli może ostatnio nie było takiej akcji, ale jeżeli coś dzieje się złego i nie daj Boże jest to związane z jakimś graczem komputerowym, który tak kiedyś było pewien pan zrobił pewną bardzo złą rzecz na pewnej wyspie i było dużo ofiar i stwierdził, że on to zrobił na podstawie tego, że po prostu grał w GTA i stwierdził, że to jest wina tej gry. Powiem tak, no jeżeli ktoś jest psychiczny, to tak naprawdę każdy pretekst dla niego jest dobry do tego, żeby czynić zło, do tego, żeby czynić coś, co nie jest słuszne z naszym prawem, z naszym postrzeganiem dobra. Po prostu, jeżeli ktoś już to ma w sobie, jeżeli ktoś już nie jest do końca normalny, to nie można zrzucać winy na coś innego niż na tego człowieka, tak? Nawet jeżeli to jest w jego psychice, to i tak jest on, więc taka pośrednia wina będzie w tym momencie, on jest tylko narzędziem, dobra. Nie wiem, jak to mam wytłumaczyć, naprawdę, no. Czy gry mogą mieć wpływ na to, że jest w nas więcej agresji? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, na pewno we mnie nie widać tej agresji i szczerze powiem, że nigdy jakoś specjalnie nie wpływały na mnie. Tym bardziej, że przeszedłem naprawdę wiele gier. Że wiele z tych gier było grami w postaci strzelanek, jakichś mordobić, gdzie krew tryskała, gdzie flaki leciały, gdzie, nie wiem, nawet GTA przeszedłem wszystkie serie praktycznie. Wszystkie części, oprócz chyba pierwszej. Tak, oprócz pierwszej, bo nie przeszedłem jej do końca. To tak naprawdę ani razu nikogo nie przejechałem samochodem, ani razu nikogo nie wrzuciłem z samochodu, żeby się przejechać. Nikogo jakoś nie zabiłem. Także ciężko powiedzieć, że gry mają zły wpływ. Inaczej, są osoby, które... To nie gry, jeśli mają zły wpływ, tylko są osoby, które mają, nie wiem, swoją psychikę, sorry, albo po prostu osoby, które są bardzo podatne na pewnego rodzaju sugestie, na pewnego rodzaju sygnały z otoczenia. I nie muszą to być konkretnie gry. To może być ktokolwiek, jakaś inna osoba, która nas do tego namówi. To może być film. To może być nawet książka. Cokolwiek. Wystarczy jakiś impuls dla pewnego grona osób do tego, żeby coś zrobić. Żeby odciąć się od, powiedzmy, rzeczywistości, spróbować czegoś innego. Także ja bym tutaj nie zrzucał winy na gry, bo jakoś tych graczy jest jednak znacznie więcej, a przypadki, które podejrzewa się, że winą jest gra komputerowa, to tak naprawdę taka bardzo mała ilość w stosunku do ilości graczy, więc oczywiście, jeżeli chodzi o media, sorry, nie atakuję tu nikogo. Jeżeli chodzi o media, faktycznie, najprościej, nie tylko media, ogólnie najprościej zrzucić po prostu winę na coś i mieć święty spokój, czyli skoro coś się stało, to musi mieć wytłumaczenie, dlaczego to, skąd to się wzięło, dlaczego ten osobnik to zrobił, czy dlaczego coś tam spadło, czy cokolwiek, zawsze musimy mieć wytłumaczenie. No jak nie ma wytłumaczenia, tłumaczenie jest dla nas może niezrozumiałe, no to zrzucamy winę na coś prostego, na przykład gry komputerowe. Najprostsza sprawa, najprostsza rzecz, najprostsza możliwość. A nie wiem, co wy sądzicie o tym, co możecie na ten temat powiedzieć. Może macie jakiś przypadek, gdzie ktoś rzeczywiście był kierowany przez gry komputerową? Bo ja takiego nie znam, naprawdę. Dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, pa!